Przeskoczył 60 metrów? Ja na, zawsze mieć kogo na sankach, żeby ktoś skoczył na skoczy. No patrz, jaka pozycja. Pani dobrą pozycję wyjściową miała, co? Dobra, chowaj kanapkę. Masz dwie podstówki. Jak pogodynka, co? Kurde, jest tak, tak dobrze, że muszę... O. Powiedz ile. Policzyłeś ile? Ile? Odpadła jedna. Dużo, dużo, dużo. Ja ustawię po swojemu. Kiedyś Osa był taki mądry, jak miotło dostał, to już nie był taki mądry. Będzie odcinek zagadek, bo tyle zagadkowych rowerów, co tutaj, to... Dzień dobry wszystkim ze Studia Ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil? Nie, Kamil. Wracamy pomału do Studia Ekologicznego, ponieważ dzisiaj pogoda jest dramatyczna. Jest tak naprawdę ciągle pada deszcz. No i niestety albo stety będziemy musieli coraz chyba więcej nagrywać ze Studia Ekologicznego, aczkolwiek Łysy mi obiecał, że jak będzie zima i będzie pogoda brzydka, ale nie będzie padało, to będziemy jeździć. Aby sucho było. Aby sucho było, to będziemy jeździć. O, to ubranie będziemy testować. Suche. Suche. No i mokre. Dziękujemy bardzo za maile analogowe z Cekcyna. Przysyłają pozdrowienia Iwona i Jurek. I to na wakacjach byli, bo ale są z Gdańska. Oni, właśnie, no z Gdańska. Tak. Oraz pocztówka z Tychów. Bardzo dziękujemy i pozdrowienia też od Sebastiana z rodziną. Bardzo miło. Czyli maile analogowe jeszcze siłą. Ja jeszcze mam trzy. Felcik, pokaż ludziom, jak wygląda nasza ściana, bo niektórzy myślą, że nie istnieje. Dobra, czy ty jesteś gotowy, bo mogę zacząć grubo albo mniej grubo? Jesteś gotowy? Tak, pokaż co tam. To zaczynam grubo, pełną gębą. A to już się kończy, bo coraz mniej tych zdjęć jest, nie? Nie, no dziś patrzyłem, 550. No dawaj. Mhm. No, no. Ty, opony są ciekawe, bo to co jest te roli poli? Roli poli, ty, to roli poli 26 na 4,8. 4,8 to jest dwa razy szerzej, niżeli w normalnym rowerze do prawdziwego MTB, bo normalnie 2,4. Ty ogarniesz? Ale mają fantazję ludzie. I turutko. Może z patrolu? Nie, a może? No. Nawet nie wiem, co to za firma, nie specjalizujemy się w ogóle w tym, ale zobacz, na hydraulice, tutaj Dedra, a Dedra wiadomo jest lepsza niż Shimano. No to Fatem fajnie się jeździ na małym ciśnieniu. Bardzo fajnie, tylko mi się wydaje, że to Fat może być stalowy. Ja mogę się mylić, ale tak mi coś, tutaj te haki poziome, tutaj te łączenie, tak nie wiem. I te miski na zewnątrz, tutaj w sterach, ale generalnie, jeżeli ktoś nie jeździł Fatem, to warto się przyjechać w terenie, bo może się miło zaskoczyć. I na ciśnieniu jakim się jeździ? Małym. Pół atmosfery. Tak, ale bardzo fajnie to amortyzuje na korzeniach. Ale ciekawy sprzęt, na pewno wzbudza mnóstwo kontrowersji. 1, 2, 3, 4, mikrofon sobie paruje. Patera tu. Ribble. No. To angielska marka? Ja co to nie jest? Wiem w końcu, co to jest. Ale tu jest jakaś taka opona chyba, że tutaj coś... Continental Contact. No, Endurance, ale i właśnie ja rozumiem, że może być coś, ale pan się spróbuje. Jak na przykład nie ma pomysłu, teraz święta będą, Bożego Narodzenia, czas kupowania prezentów, darowania ale się... Ale co chcesz do tego roweru? Żeby pan ugniatacze szosowe wstawił. Bo jednak szosów... I zobacz, ona fajnie wygląda. Ja nie znam, nie mogę powiedzieć nic o Riblu, ale tak kształty ma fajne. Bajeczne. Malowanie ładne. No ale tak w oczko kule troszkę taki ugniatacz. Ugniatacz? No ale może pan ma drugiego tego MTB i nie chce butów no, drugich ale kupować. No to tak jakby... No, ja bym prosił. Taka petycja może. I dwa koszyki inne. A, zauważyłeś, co? Dwa o takie zwłaszcza byłyby fajniejsze. Przy czym dwa takie same, żeby... No po prostu. Idziemy dalej. No, fajny. No. I na jakim to sprzęcie? Campagnolo. Campagnolo. I nawet zobacz, tutaj pan ma bardzo fajnie, bo ma oryginalne bidony. A ty nie boisz się tak mówić Campagnolo? Ja to lubię. Że cię fani marki na ulicy znajdą i dojadą za te Campagnolo? Campagnolo. Generalnie no, Campagnolo, ale to my się śmiejemy, że Dedra i tak dalej. Mam nadzieję, że rozumiemy pewne żarty. Ale ładny. Pewne rzeczy można, pewne nie można. Ja tak sobie myślę, jak widzę taki rower, bo to jest fajna taczka, super taczka. Na Campagnolo to w ogóle super taczka i wszystko ładnie dobrane, czarny, taki Batman. Pedały Garmin. Czy coś. Ugniatacze. No. No. Ale i nawet lampka Knoga ta fajna, którą moja żona ma w rowerze z przodu, z tyłu, bo ona jest fajna.
jest stosunkowo niedroga i bardzo lekka, co jest ważne. Kurczę, to super taczka, ale już jakby nie mam takiej miłości, jak wiem, że tarczy, nowoczesność. Ja chyba jestem z tych takich bardziej nowoczesnych ludzi. I tak, taczka super, żeby była jasność, nie odejmę, ale tak... To już nie jest tak, że patrzymy, ule, pocisk. Ale ja, fajnie, no to fajnie hemuje na obręczach karbonowych klocek taki korkowy. Nie, no jasne, ale jakby... Nie, no pewnie, pewnie. Pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże. Jasne, zobaczymy. Ale wiesz, o co mi chodzi, nie? Że to już nie jest wiem. Fajny, super rower, ale to nie jest taka taczka, wow. Ale wow. Nadal to jest kosior. No. Ja pokazuję i objaśniam, ponieważ wiem i pewne rzeczy widzę, pewne nie widzę. Co ty tu widzisz? Co takiego kuje w oczko? Nic, podwórko posprzątane jest, nie ma śmieci. No, tylko tutaj chwasty nie wyplemione do końca. No ale... Tak, ale... Ugniataczy to, ale to może chyba kobieta jeździ. No i właśnie, ale i teraz co ja dalej zauważyłem? No tak patrzę sobie na zdjęcie. Tutaj w ogóle pozdrawiamy, bo pan nas śledzi z małżonką w telewizji. Nie, a, no właśnie. She saw me on TV. I że małżonka nie dała się przekonać, ale pani małżonka spróbuje, to fajnie będzie, ale to cierpliwości trzeba. Tylko ja mam takie pytanie, bo to tak pomysł, taki dysonans troszkę mam rozpoznawczy. Pani ma gravela, pan szosówkę. No czyli i... jeżdżą po szosie czy w terenie? Jeżdżą jeżeli... po szosie, ale może pani nie chciała na takim, a może pan kupił specjalnie gravela dla pani, żeby ją przekonać do baranka, a potem kupi jej szosę. A, że to taki pan... Tak. Szanuję. Respekt. Sprytne podejście. Ładny kolor Scotta. No i te siodełka brązowe mi się podobają. Ale fioletowy, ładny. Nie wiem, brązowe siodełko to tak w razie czego śladu nie będzie. Może i tak. O, kanion. I teraz uwaga, bo tutaj też, bo to dopasiona maszynka jest, zobacz. Tu jest ta taka fajna sztyca, która niby pracuje. Pewnie też no. Mikroskopijnie, tak jak większość tych chwytów marketingowych mikroskopijnych. Na Rivalu, na XS-ie, wszystko fajnie. Blacha, jeszcze folia nie zdjęta, szanuję. Nie, też bym chyba nie zdjął. Tak, ugniatacze takie, że fiździ-miździ z jednej strony takie, drugie a. takie. Ale to też spoko. I tylko teraz ty mi powiedz, mężczyzna czy kobieta jeździ tym rowerem? Mężczyzna. I pan jest architektem. Słuchaj, to artystyczne dusze są. Znam takiego jednego w Białymstoku. Pan ma artystyczną duszę, to ty w takim razie to jesteś jako co? Kolorowy ptak. Filantrop. Bardzo ładny kolor. Ła. To pudrowy róż? Są ludzie, którym się to podoba na pewno. Ja nie się owijkę dałbym z jakimiś delikatnym wstawkami różowymi. Ty to lubisz taki przepych. Ja to nie. Mam wrażenie, ja jestem pewny, że jakby pogrzebać w twoim drzewie genealogicznym, to Don Wasyl byłby gdzieś w rodzinie. Chodzi ci o ten zespół Don Wasyl i Roma? A ty wiesz, kim byś jeszcze był? No. Jak Sandu Ciorba ma tych takich pakerków bez koszulką na teledysku, to ty i nawet patrz, fryzura, pas... Ale no, Tomek, by tu zdało wstrząsający performance, twój zespołu pieśni, tańca i śpiewa, kurpie zielone, bez koszulki i do Sandu Ciorba. Ja jestem pewny, że Sandu by napisał maila analogowego, nie. Że on cię zaprasza do złotej drużyny, chłopaków. Nie, ale tu wika z różowymi gwiazdeczkami by pasowała. Tak. Pan architekt wie, co dobre. Może on nie wie, że są takie. I teraz uwaga, rower. No, teraz tutaj, chyba ciutkie mały może być dla kogoś. Sztywny wideł widzę. Znaczy sztyca to niech pan zobaczy i tutaj taka podpowiedź dla mnie wtajemniczonych YouTube widzów. Chyba dotąd była wyciągnięta. Każda sztyca ma swój ogranicznik i tam są takie nacinki małe na sztycy. No. I tu warto się zastanowić, czy pan przypadkiem nie przehulał, bo może wyjść różnie. Przy czym co jeszcze oprócz sztycy? No nie tacy platforma, ale to ktoś lubi no, może lubi, na lubi, tym. Lubi, no. Kiera gięta do góry. No to lubi może. Nie wiem, nie widzę innych. Bo to jest rower jaki? Zielony. MTB. No. A wideo ma skoku ile? No mówię, sztywny wideo, on ma no zero weź. Skoku, ale jest łopata do śniegu już przygotowana. Czyli gdzie? Tu. Chyba do śniegu. Tak, czyli ale ładnie i zobacz, szufelka zielona. Myślisz, że pan kupił szufelkę, a później rower? Tak. Mogło tak być. Pan może lubi na sztywniaku. Teraz patrz, to ja już oficjalnie mówię, to będzie odcinek zagadek, bo tyle zagadkowych rowerów, co tutaj, to... A to nie jest u nieba Crossfire? Jakiś? Nie, ale w dobrą stronę idziesz. Viper? Yes. Żmija? Yes. Na sztywnym widelcu?
I tutaj mam wrażenie, że jak pan jeździ takim rowerem, to taki mem mi się teraz przypomniał. More passion, more passion, more energy, more passion. To ma tak. Dętkę tu widzę, tu no. Ma na batony, tutaj, tak. tutaj. Tak, widzę sztywny. Dętkę jakaś myślna. No dobra, ale no. Dętkę w folię bym zapakował, żeby piach nie leciał. Te światełko takie tinki, winki, czy ale co to? No wideł sztywny. Ale jak kierownica idzie tu, ile jakieś... mątka? Bo to się nazywa, jak to odchylenie? Flara? Nie. Flara, ale tutaj, to... flara chyba level milion. Ja nie mówię, że to źle. Zwróć uwagę na klamki. Bo to jest baranek, według mnie. Ja widzę właśnie. Który ma klamki zwykłe. Tego świat mógł nie widzieć. To jest custom. To generalnie pan Unibike może teraz się zainspirować, do pana się odezwać, bo to jest według mnie baranek, hamulce zwykłe, manetki zwykłe. Tu jest jeszcze to lemontka. Pan musi kosmiczną prędkość osiągać na szutrze. W moim prywatnym rankingu najbardziej zmyślnych konstruktorów kolarskich XXI wieku pan bezprecedensowo wbił się na sam szczyt listy. No ja nie mówię, że źle, żeby była jasność. Innowacyjność. Ale jakbym na przykład myślał przez tydzień, jak wymyślić... Ja bym nie wymyślił. Tu jeszcze amortyzacji z tyłu tylko brakuje. Można sztycę dać amortyzowaną. O, ale i napęd 1X. I jeszcze ugniatacze normalne. Da się, widzisz? Da się. No, Unibike powinien, jakbym był właścicielem Unibike'a, wydrukowałbym sobie, powiesił w biurze, oprawił w ramki jako taka inspiracja na życie. Tak. Generalnie jest jedna rzecz. Pan ma sobie prokalibra i normalny prokaliber, prawda? No, prawda. Pan chciał sobie skustomizować, włożył czerwoną zębatkę. No, i widzę, ładnie. To fajnie. Fajnie. Wszystko fajnie. To jest wszystko poprawnie. Plasticzek, proszę pana, do wyrzucenia. Plasticzek taki brzydki jest do wyrzucenia, ale teraz patrz. No. Pan ma prawdziwe... A czemu? To skarpety nasze. Ugniatacze mocy, rozumiesz żart słowem, zabawę słowną. Ugniatacze mocy, na ugniataczach mocy. Ale co jeszcze się rzuca w zdjęcia, bo nie wszyscy mogą to zobaczyć. Skarpety i klapki... Ale pan widać, absolutnie. Jest, pan widać, że jest na kempingu jakimś i no. Ja czasami też jak wychodzę gdzieś, mam skarpetkę no. I klapek taki, gdzieś idę. Ale jest fantazja, jest fantazja. Widzę, shorty kąpielowe są. A w ogóle nasze skarpety to bardzo, można mówić jeszcze kup skarpety, bo to są dobre skarpety i tanie skarpety, ale dobre na pewno. Tak. To, co widać na kempingu. Ale co, nawet koszyk czerwony, czerwony. No jest widać i rękawiczki no. Tu założone są. Przecież na kierownicy. Ja bym tutaj dwa czarne wstawił. Tak. No, bo to czerwień się zlewa z tyłu. No. No to kolejna, ale to będzie naprawdę niesamowity odcinek ciekawostek, nie? No i co jest tu ciekawostką? Nie wiem. No, szukaj. Bez zatrzasków ten. No to nic, no może ktoś chce bez zatrzasków. No zobacz, jak widzą ładnie. No ładny, zielony, no ale nie wiem, co tu jest. No. Jakie to są, tak będę ci naprowadzał, jakie to są rowery? Gravele. No. I no to i... już jest pierwsza wskazówka. No, a ten ma torbę szosową. O. Ale Owikę ma chyba, a nie, myślałem. To jest gravel z napędem Ultegra. A, może to tego to jest, też jeszcze nie widziałem. Może to jest Ultegra RX, gdzie w pewnym roku była taka Ultegra z singlem z blokado. Ale korba nie jest RX i generalnie no nie. Gravela na Ultegrze nie widziałem, ale jak widać jest, działa, sprawuje się dobrze, państwo sobie jeżdżą. Czy grunt, żeby to jeździło. Tak. Witamy gościów. Skąd to? Nie, to gdzieś w górach, ale to o co chodzi, to ja to nie wiem, co tu jest. Gumka. Po prostu? Żeby tam syf nie leciał. A leci? No czasami pewnie tak. Nie wiem, nigdy nie miałem. Ale patrz ile tu, i tu napitok, i tu napitok, no. I tu pewnie... I co jeszcze? Jakieś pierdolety w tym... I co jeszcze widzisz? Pedały plastikowe. I co jeszcze widzisz? I tu na mnóstwo jedzenia. I co jeszcze widzisz? Nic. No poszukaj. Z przodu butnika brak. I co jeszcze stopkę. Widzisz? Ooo, gravel z podpórakiem, a widzieliśmy, był pan był. Też. Pan w Białymstoku z Warszawy i w Warszawie był tak właśnie. Wydaje mi się, że Cube można orzec jako markę prawilną stopkowiczów. Ale to dobrze roz tego, bo nie ma stopki i butniki specjalne. Tak? Tak? Czy ty wiesz, co to jest za marka? Autor. Tu napisane jest to Ronin. W sumie tak. Autor, marka czeska, która w latach świetności miała model Vision i Egoist. Pamiętasz Egoisty zielone? Tak, były, Vision ale tu... Czarne. To wtedy, w latach 90. była marka premium w Polsce. I te autory, one były hiper lekkie, były hiper fajne, one tam po 1000 z kawałeczkiem ale ważyły. Tu widzę, autor nawiązuje do tego. Tak, ale zwróć uwagę czeski dalej. Czeski film, nikt nic nie wie. Nie pasuje mi tutaj nic kompletnie no z kierownicą, mówię, nikt nic bo nie ta wie. Kierownica jest tak do góry zadarta, że ona nie pełni żadnych swoich funkcji. Mostek na plus, ale w petrolu ale jakimś. Mostek petrol,
Generalnie to taki Marine Four Corner, taki Passat polskich dróg, tylko tu coś niestety, nie chcę, ale tu coś nie zabanglało. A pan wysoki chyba jest. Może być. I bidony duże ma. Bo wysoki. O, i to jest ładne. To jest takie malowanie. I żałuję, że moja Madonka nie ma tak wielkiego napisu. Tomek, twój rower i tak dość się rzuca w oczy. Ale ja bym chciał mieć jeszcze większy napis i powinni też to w projektowaniu mieć, czy wybierać czcionkę, wysokość napisu, czy ten chce mniejszą, czy większą. Bo lubię. Duma rozpiera? Bo już jak ktoś płaci, to chce duży napis, tak? Nie daj Boże, jak ty byś był właścicielem samochodu na przykład marki BMW, to byłbyś jednym z tych, który z tyłu ma naklejkę Nike albo BMW, albo przynajmniej wielki napis Pionier. Tak. Ale zwróć uwagę, tu jeszcze patrz jaki łańcuch. O kurczę. A widzisz ty. No to ładne. I to jest na DA2, Tomek, prawilnie. Tylko ja, jeżeli ładne. Mogłem coś zasugerować, to zwykłe czarne opony, bo tu już za mocna pstrokacizna, a tak? To. I to jest właśnie, jak sobie myślę o takim rowerze, to taka ikonka mi się z internetów, taki ten... Owikiel go bym wymienił. Statek kosmiczny taki. Owikiel bym wymienił. Dał czarno z czerwonymi gwiazdkami. No. Dali bomba. Weź dalej, pokaż co tam jeszcze masz za fikołki. O. I kolejna ciekawostka. Co to za rower? Cannondale. Jaki model? Tauryna? No, gimby nie pamiętają. Na kole 26 z hitchhokiem, to prawdziwy Cannondale. A więc tak, najpierw była to, tam były kady, chyba MTB. Były kady MTB? Były kady, tauryny. Później były taurinny, później były FSI. I jeszcze kofeiny, ale kofeiny chyba były aluminiowe. Tak, później były FSI i dopiero później zaczęły się pojawiać skalpele hardtail. To jest, fajne. No, I tu hitchhok, tiku się przyłan. I blokada w ogóle, o tutaj tos, się tos. Tutaj się blokowało. Jak dziś pamiętam, bo miałem Cannondale na kole 26, że wtedy były takie czasy, że nawet wysyłało się dla pana, żeby pan dorobił manetkę, blokadę karbonową za 200 zł, żeby 10 gramów. Ale urwać. Zobacz, że ludzie nadal jeżdżą na tym, tak? No. I to działa. No i super, no i ja bardzo się cieszę. Jestem za tym. Kosior. Czyli to istnieje jednak. Tak? To jest kolejny cross. Karbonowy. Karbonowy. Level A9 to ma chyba koła 26, nie wiem. My wtedy o crossie nawet... Kiedyś jak opublikowaliśmy informację, że cross będzie u nas, to ludzie pisali, że piekło zamarzło. No te hour. Rzadko spotykany już. I to też istnieje i jeździ Tomek. A jednak. Widzisz? Ale to co można powiedzieć? No cross, koniec. To tak samo troszeczkę, ja wiem. Jak jedzie na przykład jakaś taka marka samochodów, że pojechała, że taki nawet ich nowe modele, że takie... Bez... Dacia Duster, Black Edition. Nie, no Dacia to już trochę taka obraza by była. Nie Dacia, no. Jaki jest taka marka, że nawet ich nowe samochody... No pojechał, no już, koniec. Mówisz, że masz, no i tak całkowicie bezpłciowo, tak nie obchodzi cię to nic. Nie, mnie każdy obchodzi markę. Okej, okay, no ale to tak, mam crossa, no okej. Okay. A nic, nie, na nie no, ale to dziwne, że je... Jak cross karbonowy to jest naprawdę już... Coś. Ale to nie jest brzydki rower. Romet, trochę ma już lat. Romet Monsoon Team. Bo Amor jest jeszcze z taką teflonową. Nie jest z czarnymi goleniami tak naprawdę. A to też były piękne czasy. To fajny Siege, rower jest. Ładny. I nawet ładnie wygląda. Aczkolwiek Romet i Carbon mi się... Ale ja działa. Ja działa, ja. Dartmoor. Tak po prostu. Ale jest do fotelika miejsce. Właśnie, i tu pan napisał, że pan zarażał swojego trzylatka i latają po dobrym lesie sobie po terenie z dzieciulkiem. I ja bardzo szanuję. Ale ja tylko pragnę zauważyć, jaki podpórak jest zmyślny. A, bo jest ekologiczny podpórak. Ekologiczny jest podpórak. Widzisz, podchwycili ludzie to. Superior. A to jest Superior, jak marka całkowicie dla mnie nieznana, w sensie, no wiem, że gdzieś tam jest w katalogu, Czeska, występuje. No. To zobacz, to naprawdę ładne kształty, ładnie wygląda. Bardzo ładny rower na kołach zipach. Tak. Tylko nie wiem, czy to oryginalne zipy. Myślę, że tak. A mi nie do końca wygląda. Czemu? Niech pana. Nie wiem, zipy mają troszeczkę inne. A już ty tam widzisz. Aha! A ja jakby pan napisał w komentarzu, czy to prawdziwe zipy, bo mi niestety wydaje się, że nie. Ale sama rama i cały rower kolorystycznie, bez względu na to, jakie to są zipy, bardzo fajne. I nawet owijeczka pasuje ładnie. Co to za owijeczka zmyślna? A to nie fizik w tym w jakimś celesty kolorze takie Bianchi? Ładny, fajny, a tu
no co? Korba Shimano. Da się. I z tyłu AXS. Nie widzisz, działa? Działa. A to jak pan ma Reda, to i koła ma oryginalne. No i co? Głupio ci teraz. Głupio, głupio. I pan napisał, przesyłam zdjęcie z salonu. Wiesz, co to jest za model? Rubę. Tak. Prosty, klasyczny, fajny rower, ale bardzo fajnie. Ja bardzo lubię, to jest chyba Garmin. Tylko nie wiem, nie wygląda mi Garmin Varia, ale niekoniecznie, bo to jest lampka. Prawdopodobnie jakiś radar, który informuje o samochodach. I pan sobie w salonie trzyma i zobacz ten fajny uchwycik minimalistyczny, to chyba Klug. Klug? Ten Klug? Nie Wojciech, tylko Klug. Myślałem, że Wojciech Klug. No, ale co, spoko. A co tu są za ogólnie? Garmin. A, to tak się zgrało. Nie, Garmin miałby napis. No, a mi się wydaje, że to jest Garmin. Może być. Albo ten drugi, te drugie, nie pamiętam nazwy teraz tamtych. Co nie to wiem, jest co to jest. Wygląda jak mi to na... To... Eddie Merckx. Po napisie wyczytałem. Tak. Owijkę bym wywalił od razu biał. Co tu jest? Nie, owijka biała to w ogóle nie można to... montować. Czarną. Owijka biała jest biała w momencie, jak jesteś w sklepie, jak wychodzisz za sklep, to już na szczęście już nie jest ale dostosowane. Patrz, jakie tu zmyślne kształty, jak w unibajku. Patrz, tutaj takie, tu naleśnik już, tu już nie naleśnik. Słuchaj, to zawsze musi od tego się odbiegać, tak? No i ja bym jednak prosiłbym, jak mamy rower szosowy, karbonowy, dobry rower mamy, o ugniatacze mocy szosowej. To taki mój apel. No tak. Ja nie mówię, że to źle. Szybciej wymienił niż ugniatacze. O, to zawsze ładne. No ale to tak... W tym kolorze. Ja nie wiem, ja chyba przez pana Leszka z Białegostoku, który zawsze jeździł na Bianki, ale w końcu przyszedł i powiedział, skończyłem już, bo mam problemy ale techniczne ładne. Już z trzecią maszyną, ale... Wizualnie zawsze Bianki będzie na równi z... Zawsze ma to coś. Supermarkami. A tu w ogóle ci pokazuję dlaczego. Patrz, Trek, nie? Trek? No. Też oczywiście nie z takimi ugniataczami, jakbym sobie żył. Ale plus jest taki, że to są chyba tajmy. To tyle dobrze. No i to jest Domani, no i fajnie. I w ogóle opona z bronowym bokiem też super fajnie zgrywa się. Ale patrz teraz tu. No, dwie lampki, bezpieczeństwo. I nawigacja, i zwykły licznik. I mój kolega Michał. Ale i... patrz. Jak to wszystko jest myślnie, bo Trek w prawie każdym modelu ma system Blender, czyli taki, który można sobie pointegrować z mostkiem, tak jak tutaj widzimy, pan sobie ma to na pewno zintegrowane. Ale patrz, jakiś miłośnik technologii. Pan mocno dba o swoje bezpieczeństwo, bo nawet z tyłu jest Garmin Varia, który jest... Tylko czemu sztyca jest najniżej opuszczony w środku? No i to pytanie, czy tu jest size dobry. No właśnie. Ale... Szanuję. A co to? Tu na koniec Loka. I kiedyś... Bardzo ludzie się w komentarzach oburzyli, jak ja powiedziałem, dlaczego ktoś kupuje Loka i tak dalej. I tam była mowa oczywiście o personalizacji i tak dalej. To nie jest zły rower, ale ja tak jak patrzę, nie? Jest to, kurczę, nie mówię źle, dla jasności. Nie oceniam technicznie, dla jasności. Tylko ani to jakieś kształty fajne, ani to taki... Ale to może ma tak dla ludzi, wyglądać. Którzy lubią mocno klasyczny rower, są tacy, ja to szanuję. Kupują klasykę, ten bordowy tak. Wygląda lepiej od tego jasnego, bo nie ma butników. Tak. W tym zielonym może troszeczkę siodło mi nie pasuje, bo to takie trochę nie gravelowe, tylko takie kanapa wygodnicka. Ty jesteś dzisiaj taki wyrozumiały, widzę, że jesteś dzisiaj taki, ja taki bad cop, a ty good cop. A jak? No i co? I tyle, i będziemy kończyć. Nie wiem, co nie ma mostka amortyzowanego. YouTube widzowie, dajcie znać w komentarzach, co ile normalnych odcinków chcecie rowery widzów, bo kiedyś dawaliśmy je często, to było źle, że za często. Później zaczęliśmy je dawać rzadziej, to było źle, że rzadziej. Określmy się, a zrobimy tak, jak chcecie. A może zróbmy tak, że do końca roku, żeby 500 rowerów pokazać. Dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, dzwonki, lajki, suby, kup bidon. Albo skarpety, bo to chcemy. Pa. Pa.